Siemanko. Wczoraj był dzień przerwy, natomiast dzisiaj już wracamy do omawiania partii z Pucharu Świata. Trzech naszych reprezentantów grało w tej rundzie. Był to Radosław Wojtaszek, był to Jan Krzysztof Duda oraz był to Kacper Piorun. Wojtaszek grał partię z takim szachistą, może kojarzycie, jak on się nazywał? Magnus Carlsen. Duda grał z arcymistrzem z Iranu, z Idanim, natomiast Kacper Piorun grał z młodym zawodnikiem z Uzbekistanu, czyli Sindarowem, rocznik 2005. Taka ciekawostka, on dwie rundy temu wyeliminował Firuzdzie, którego możecie kojarzyć. Żeby nie przedłużać, zaczniemy sobie od partii, na którą prawdopodobnie wszyscy czekają, a mianowicie od partii Radosława Wojtaszka z Magnusem Carlsenem. Radek grał białymi, zdecydował się zagrać D4, nastąpiło skoczek F6, C4, E6, G3 i D5. Czyli coś, co widzimy stosunkowo często, czarne ustawiają się przez E6, D5, skoczka ustawiają na F6, natomiast białe chcą tego gońca wyprowadzić na G2, żeby on tutaj w przyszłości już sobie strzelał. W debiucie wiele się nie działo, obie strony wyprowadzały swoje figury. Tu w ogóle jakiś ruch typu A5. No tak grają arcymistrzowie. Chodzi o to, żeby opanować trochę więcej przestrzeni, co w przyszłości może mieć swoje pozytywne konsekwencje. Nastąpiło B6 i E4. I tu pierwszy, według mnie, taki zobowiązujący ruch ze strony Radka Wojtaszka, chociaż oczywiście dobry. A mianowicie atakujemy od razu centrum. Jeżeli tylko mamy możliwość, żeby ustawić trzy pionki w taki sposób, to często dobrze jest z tego skorzystać, nawet gdy gramy przeciwko najlepszemu szachiście w historii tej dyscypliny. Nastąpiło goniec B7, wieża D1, skoczek A6. No i w tym momencie czarne dokończyły rozwój. Białe zalegają jeszcze z gońcem na C1, natomiast w zamian za to mają opanowane bardzo silne centrum, także w szachach zawsze jest coś za coś. I tutaj Radek Wojtaszek stoi bardzo dobrze. Nastąpiło E5, skoczek D7, łubu-dubu, skoczek B4, wtrącony ruch. Nie zawsze, gdy możemy, warto jest odbijać. Gdy mamy taką możliwość, warto poprawić pozycję swojej figury. Skoczek stał na bandzie słabo, natomiast w tym momencie on ma możliwość wejścia bardziej do gry. Nastąpiło CD. Skoczek F1, powrót skoczkiem po to, żeby ten goniec miał możliwości wyjścia. Ewentualnie skoczek pojawi się na polu E3 i będzie napierać bardziej na centralne pola. Goniec A6, skoczek E3, wieża C8, czarne od razu opanowują linię. A3, powrót i B3. I ta pozycja jest raczej równa. Zarówno białe, jak i czarne mają swoje argumenty. Białe prawdopodobnie będą chciały zrobić coś z tym gońcem. Prawdopodobnie wyprowadzą go na B2, jeżeli będą miały taką możliwość. No i dzięki temu, że mają przewagę w centrum, mogą coś tutaj sobie działać. Być może konstruować jakiś atak na skrzydle królewskim. Natomiast czarne mają spokojną grę, mają silnego gońca. Co więcej, mogą zagrać B5 i B4. I teraz po A4 wydaje się, że czarne nic na tym nie osiągnęły, natomiast w ewentualnej końcówce, która może powstać za, wiecie, 20-30 ruchów, dzięki temu, że te pionki są już bardziej zaawansowane, to będzie im się grało trochę bardziej przyjemnie. To znaczy Magnus Carlsen zdecydował się przejąć trochę przestrzeni na skrzydle hetmańskim po to, żeby w przyszłości dało mu to jakieś efekty. Co więcej, ten goniec, który tutaj wcześniej był słaby, teraz może pójść na E2, i zostać wymieniony. I część z was mogłaby sobie pomyśleć, że o co chodzi, skoro każdy z lepszych szachistów mówi, że para gońców jest lepsza niż para skoczków. Więc po co Magnus Carlsen poświęcił raz, dwa i trzy ruchy, żeby wymienić tego gońca za skoczka. Natomiast w pozycji, która jest zamknięta, bardzo często skoczki mają dużo większe pole manewru. I zauważcie, że ten skoczek tutaj jest bezpiecznie ustawiony na swojej połowie, natomiast już wywiera presję na tym pionku i ten pionek cały czas musi być broniony. Co więcej, w tym momencie ten goniec jest tak dość niefortunnie położony, ponieważ nie jest broniony przez nic. I jeżeli tylko ta wieża mogłaby się otworzyć, to wywierałaby nacisk po linii F. Więc co zrobił Magnus Carlsen? Oczywiście spróbował otworzyć tę linię.
nastąpiło F6. F6 to jest taki ruch, który jest dość zobowiązujący, natomiast w tym momencie oczywiście, skoro zagrał go Carlsen, no to jest bardzo dobry, ponieważ nastąpiło goń z G4, teraz F5 i w tym momencie Radek Wojtaszek zdecydował się poświęcić figurę. I wygląda to dość dziwnie, no bo dlaczego święcić figurę w takiej sytuacji, gdzie możemy sobie po prostu odejść gońcem? Natomiast problem w tej pozycji ze strony białego jest taki, że te wszystkie figury nagle są bardzo ścieśnione. Nie za bardzo mają się gdzie ruszać i jeżeli białe zagrałyby jakiś taki ruch jak goniec H3 albo goniec F3, to istnieje możliwość, że nastąpiłoby jakieś święcenie i nagle wszystkie figury czarnego weszłyby bardzo mocno do gry. I to jest, wydaje mi się, bardzo duży problem, gdy gra się z Magnusem Carlsenem, że on potrafi z pozycji, która wydaje się zupełnie normalna, sprawić wielkie groźby przeciwnikom i to takim silnym zawodnikom jak m.in. Radosław Wojtaszek. Więc tutaj w kilka ruchów właściwie przed białymi pojawiły się wielkie problemy, no i tutaj Radek stwierdził, dobra, nie? No to poświęcimy sobie figurę, ale w zamian za to pozbędziemy się gruźb przeciwnika, a co więcej, w tym momencie grozi jakiś koniec H7, grozi jakiś szach i zdobycie pionka, także to nie jest tak, że Radek tutaj ma przegraną pozycję, bo ma figurę mniej. On zdecydował się poświęcić tę figurę, aby po pierwsze, wydawałoby się, przynajmniej na pierwszy rzut oka, zastopować atak przeciwnika, a po drugie, żeby te jego figury były trochę bardziej aktywne i żeby stwarzały groźby na Carlsen. Natomiast Norwek, jak to Norwek, zdecydował się tutaj na kontrofiarę figury, czyli zamiast grać jakieś król H8, zamiast grać jakieś G6, co prawdopodobnie przegrywałoby po biciu. Zdecydował się, okej, okay, ty mi poświęciłeś figurę, nie mogę być gorszy, więc on też poświęcił figurę. Jest to pozycja, która jest bardzo zwariowana pod tym względem, że zarówno jedna, jak i druga strona musi wykonywać bardzo dokładne ruchy. I tutaj Radosław Wojtaszek popełnił taki mały błąd, to znaczy według komputerów jest to błąd, natomiast z ludzkiego punktu widzenia zagrał najbardziej naturalny ruch, czyli po prostu odbicie figury. Carlsen to zbił, i okazuje się, że odbicie tego pionka również było błędem. To oczywiście pokazują komputery. Jako człowiek bardzo ciężko jest coś takiego policzyć, ale tutaj, przynajmniej według komputerów, zwycięską kontynuacją było bicie tego pionka. Oddanie jeszcze jednej figury i po biciu wejście skoczkiem tutaj. I ten skoczek stwarza tu wielkie groźby, a zauważcie, że ten król jest bardzo osłabiony, ponieważ wszystkie figury białego są od niego z daleka. Także teraz jakieś hetman H4 będzie groziło skoczek F3. Po takiej kontynuacji na przykład nawet możemy to sobie odbić i wejść tutaj, wejść tutaj, wejść tutaj. I wszystko to nagle sprawia, że ta pozycja dla białego jest totalnie, totalnie przegrana. Natomiast Magnus Carlsen zdecydował się na bicie na H4. I tutaj Radek Wojtaszek znalazł jedyny ruch, który faktycznie trzyma go w tej pozycji, a mianowicie goniec E6. Zdobycie małego tempa, dzięki czemu szachujemy króla i po odejściu możemy zagrać hetman D3 i teraz w miarę nam to się wszystko trzyma, ponieważ Magnus Carlsen zrobił coś, co bardzo często zdarza się początkującym szachistom, a mianowicie zagrał prawidłowe ruchy, tylko w złej kolejności, bo dopiero teraz zbił tutaj. Zbił. Jak widzicie z pozycji, gdzie kilka ruchów temu to Radek Wojtaszek miał figurę mniej, teraz nagle ma figurę więcej, ale grozi jakieś wejście tutaj. Grożą jakieś różne szachy, także ta pozycja jest naprawdę bardzo, bardzo ciężka. Szczególnie, że obaj zawodnicy w tym momencie mieli bardzo mało czasu. Kilkanaście minut, jeżeli nie mniej. Także tutaj Radosław Wojtaszek zdecydował się na taki ruch, który na pierwszy rzut oka przegrywa partię, ale dzięki temu ruchowi praktycznie ta partia została uratowana, ponieważ wydaje się, że przegrywamy. No, grozi nam to, nie bardzo mamy przed tym wszystkim obronę. Natomiast Radosław Wojtaszek zagrał hetman D5. I pod skoczek F3, jeżeli zagrałby na przykład król G2, to okazuje się, że dostałby mata. Dlatego musiał tutaj się zdecydować na inną kontynuację i tą inną kontynuacją było niczym tal poświęcenie hetmana. I po biciu goniec C8. I nagle pozycja zmieniła swój charakter o 180 stopni. Ponieważ białe mają dwie wieże i dwa gońce, a czarne mają hetmana i wieże. I jeśli brać by tylko pod uwagę materiał, to białe by po prostu wygrywały. To znaczy wieża i para gońców to jest dużo więcej niż hetman. I na takim najwyższym poziomie to jest bardzo, bardzo duża przewaga, która zawsze zagwarantuje nam zwycięstwo. Natomiast w tej pozycji, przez to, że ten król jest słaby,
to po prostu bardzo ciężko jest w to w jakikolwiek sposób wykorzystać. Nastąpiło wieża F8, nie chcielibyśmy w jakiś taki głupi sposób podstawić mata, dlatego Magnus wrócił. Nastąpiło goniec B7, zobaczcie, że ten goniec już tu powoli będzie wracać do obrony króla. Hetman F6, grozi zdobycie wieży, no, więc nastąpiło wieża A2. Tutaj po takim wydawałoby się sensownym ruchu jak goniec B2 możecie się zastanowić, dlaczego ten ruch przegrywa. Nie będę wam podpowiadał. Natomiast tutaj praktycznie jedynym ruchem, który trzymał nas jeszcze w tej partii, nas to znaczy białego, był właśnie ruch wieżą na A2. Nastąpiło hetman F7, goniec G2, stabilizacja, chcemy mieć tego gońca blisko swojego króla. Tu dopiero w 35 ruchu ten goniec wykonał pierwszy ruch. Nastąpiło goniec E3 i Magnus Carlsen zagrał wieżę D8, po czym zaproponował remis. I białe się na ten remis po prostu zgodziły. No i tak zakończyła się ta zwariowana partia. Pomimo tego, że kilkanaście ruchów temu raczej nie wyglądało to na jakikolwiek remis, no to faktycznie po tych wszystkich wymianach okazuje się, że ani jedna, ani druga strona nie ma czego tutaj szukać. Także nie udało się Magnusowi czarnymi zwyciężyć, chociaż trzeba przyznać, że w pewnym momencie faktycznie miał pozycję, którą mógł wygrać. No i jutro Radosław Wojtaszek będzie musiał z nim walczyć kolorem czarnym. Na pewno nie będzie to proste, ale Wojtaszek niejednokrotnie pokazywał, że potrafi postawić się lepszym zawodnikom, przynajmniej lepszym rankingowo. Także mocno trzymamy kciuki za Radka i miejmy nadzieję, że jutro również uda się zremisować, a kto wie, może uda się wygrać czarnymi z Magnusem. Na pewno będzie to bardzo ciekawa partia, także zachęcam was do oglądania na Twitchu, na YouTubie, na pewno coś znajdziecie. Natomiast my przejdziemy sobie do drugiej partii, czyli czyli partii pomiędzy Dudą a Idanim. Jak widzicie, przeciwnik Janka ma ranking 2614, także nie jest to zawodnik z pierwszej łapanki. Natomiast Jan Krzysztof Duda, grając białymi, oczywiście miał na pewno w zamiarze wygranie po prostu tej partii. Jeżeli gramy w Pucharze Świata, tak mi się przynajmniej wydaje, bo nigdy nie grałem, to grając białymi chcemy po prostu wygrywać. Także zostało zagrane E4, C5, D6, D4, obrona sycylijska, wariant z E5. Póki co jest to bardzo głęboka teoria, na której nie chcę się za bardzo skupiać. Natomiast tutaj pytanie dla was, drodzy widzowie. Co powinny robić zarówno białe, jak i czarne w sytuacji, w której jeden i drugi ma króle w przeciwnych stronach szachownicy? Dokładnie. Puszować pionki. Więc co zagrał Jan Krzysztof Duda? Puszuje pionka. Co zrobił przeciwnik? Również zapuszował swojego pionka. G5. Oczywiście musimy skoczkiem odejść, ponieważ inaczej go stra. Ewentualnie możemy zaatakować innego skoczka. Także nastąpiła wymiana. Wymiana. Tu oczywiście nie możemy zbić. Musimy odbić, bo inaczej w takiej sytuacji stracilibyśmy hetmana z szachem. Więc nastąpiło bicie. Bicie. Skoczek A5, żeby ten pionek nigdzie nie szedł. A co więcej, Jan Krzysztof Duda tutaj zauważył, że forsownie zdobywa parę gońców, która w takiej otwartej pozycji może mu się bardzo dobrze przydać. Nastąpiło wieża C8, widełki, bicie, bicie. I w tym momencie pozycja trochę się przekształciła, to znaczy ze względu na to, że wymieniliśmy kilka figur, to teraz nie do końca wiadomo, czy będziemy chcieli się skupiać na ataku, ponieważ zarówno jedna, jak i druga strona ma otwarte linie, czy nie będziemy chcieli tego robić. Prawdopodobnie ze strony Janka najlepiej by było wymienić wszystkie figury ciężkie. I taka końcówka z parą gońców byłaby dla niego wygrana. Natomiast jako, że gra z gościem 2614, no to oczywiście przeciwnik nie chciał wymieniać wszystkiego. Nastąpiło hetman A3, wywieranie presji tutaj, wywieranie presji tutaj. Wieża C6, wieża G1, zajmujemy otwartą linię. Hetman C7. Goniec D3. Zauważcie, że te wszystkie ruchy mają konkretny sens. To znaczy, to nie jest tak, że arcymistrzowie grają losowe ruchy. Każdy z tych ruchów przynosił im jakąś korzyść. Tutaj zostało nam coś zaatakowane, więc Jan Krzysztof Duda zdecydował się to obronić. Nastąpiło G6, król B1, profilaktyczny ruch, schodzimy ze wszystkich związań. Nie musimy się bać o to, że kiedykolwiek stracimy tego pionka z szachem.
Wieża B8, trzeba przyznać, że przeciwnik Janka też grał bardzo takie dojrzałe szachy. I każdy jego ruch miał konkretny sens. Wieża G2, tak zwana profilaktyka. Chcemy bronić tutaj po drugiej linii, a być może będziemy się chcieli zdublować, czy to tu, czy to tu. Ok, kilka ruchów, które były takim lawirowaniem, to znaczy przestawianiem się. No i teraz czarne stwierdziły, że mają jedną słabość w swojej pozycji, a właściwie dwie słabości, ale tylko z jedną mogą coś zrobić. Jest to pionek na D6, więc zagrały D5, żeby ta pozycja jeszcze bardziej się otworzyła. Poświęciły pionka, natomiast to jest taki pionek, którego bardzo chętnie się święci. To znaczy, jeżeli już się nawet na poziomie 2200 jest, to wiemy, że takie pionki bardziej nam przeszkadzają w ataku, niż stanowią realną groźbę dla przeciwnika. Także tutaj śmiało można takiego pionka poświęcić, hetman A7. Goniec D2, no i możecie się zastanowić, czy warto tutaj zbić tego hetmana, czy jednak nie. I cokolwiek nie odpowiedzieliście, to mieliście rację, bo zarówno można tę pozycję grać po biciu i ona prawdopodobnie jest dobra dla czarnego, co prawda mają pionka mniej, ale te dwa pionki no nie są za dobre. Natomiast czarne zdecydowały się kontynuować swój atak, a jeżeli chciały atakować, to raczej nie było ich celem wymienianie figur, a szczególnie nie wymienianie hetmanów. I tutaj mała rada dla wszystkich moich widzów, którzy mają trochę niższy ranking, a mianowicie jeżeli atakujecie przeciwnika, starajcie się wymieniać hetmany. Natomiast jeżeli to przeciwnik was... Powiedziałem na odwrót. Jeżeli atakujecie przeciwnika, to powinniście chcieć zachować hetmany. Natomiast jeżeli to przeciwnik was atakuje, to waszym celem powinna być wymiana hetmanów, ponieważ to jest najsilniejsza figura, no i najbardziej może zagrozić temu dżentelmenowi. Dlatego nastąpiło hetman C7, B3. Ten hetman, zauważcie, będzie mógł gdzieś tutaj wrócić w przyszłości. Łubu-dubu. Otwieramy sobie pozycję dla gońca. FB4. OK. I hetman C1 było błędem. To znaczy tutaj najlepszym ruchem było zagranie hetman A7. Skąd to wiem? Bo komputer mi powiedział. Oczywiście ja bym takiego ruchu nie znalazł, natomiast oczywiście gdy się go zobaczy, ma on ogromny sens, ponieważ wywieramy tutaj jakąś tam presję, grozi jakiś koniec G5, być może będziemy chcieli tutaj wejść, gdy ten skoczek się ruszy i tak dalej, i tak dalej. Także ma to ogromny sens. Natomiast Jan Krzysztof tutaj zdecydował się tutaj zagrać hetman C1 po to, żeby stworzyć baterię. Nastąpiło skoczek C5, szach. Tu i goniec G5. I jest to pozycja, która jest przegrana dla Janka. Tutaj czarne mają kontynuację, która po prostu forsownie wygrywa tę partię. Ponieważ czarne mogą tutaj zbić gońcem na B3. Mogą zbić pionka, który jest broniony przez dwa pionki. I jeżeli białe odbiją, to święcą drugą figurę. I po takim biciu następuje hetman A7, wieża się zasłania, następuje hetman D4, drugi szach. Oczywiście król nie może odejść, bo dostanie mata, więc znowu trzeba się zasłonić. Możemy tu zbić, no i musimy bronić tej wieży, bo inaczej dostaniemy mata. Nie możemy dać mata przeciwnikowi, bo stracimy hetmana, więc musimy to w jakiś sposób obronić. Ale teraz łubu-dubu, no i następuje podwójne uderzenie, prawie jak w mojej partii z akademickich mistrzostw Polski, tylko tym razem faktycznie byłby tutaj szach i białe straciłyby wieżę i w sytuacji, gdzie mają takiego słabego króla, po prostu byłaby to totalnie przegrana pozycja. Więc tutaj Jan Krzysztof miał ogromne problemy, natomiast bardzo łatwo się to mówi z perspektywy osoby, która sprawdziła sobie partię z silnikiem i teraz może być mądra na YouTubie, natomiast z perspektywy osoby, która gra taki turniej na żywo, na pewno podjęcie takiej decyzji i w ogóle rozpatrywanie takiego ruchu było prawie że niemożliwe, ponieważ grozi nam mat w dwóch ruchach. Wydaje się, że na to musimy w jakiś sposób zareagować, także tutaj czarny zdecydował się na bardzo ciekawy ruch, a mianowicie F6. Intencjonalnie podstawił pionka, ponieważ teraz może to zbić i jest to z atakiem na hetmana. I tu białe miały dosłownie jedną możliwość, żeby nie przegrać tej partii. Ale jako, że jest to Jan Krzysztof Duda, to oczywiście tę możliwość znalazł, bo nie bez powodu ma 2738. Nastąpił prawie mat.
ponieważ można to zbić. No i tutaj, jeżeli król by to odbił, to oczywiście bijemy. Mamy dwa takie pionki. Pozycja prawdopodobnie nadal jest remisowa, natomiast to białe mogą tutaj próbować wygrywać. Natomiast tutaj czarne mogą jeszcze zrobić wtrącony ruch, zdobyć kolejnego pionka. I po tych wszystkich wymianach okazuje się, że jest porówno pionków, porówno materiału. Teraz już bezpieczeństwo króla nie ma aż takiego znaczenia, ponieważ wymieniły się hetmany i wymieniło się kilka figur. Także przeszliśmy do końcówki, która jest totalnie remisowa. Tutaj ani jedna, ani druga strona nie może nawet myśleć o wygranej, ponieważ z jednej strony białe mają wolnego pionka, ale jest on przy naszym królu, więc nie możemy go pchać. A z drugiej strony czarne też mogą sobie wyrobić wolnego pionka, ale będzie on przy jego królu, więc nie będzie mógł być puszowany. Natomiast te dwa pionki nie mają większego znaczenia. Działają trochę na korzyść białego, ponieważ blokują jego gońca, natomiast to nie ma jakiegoś takiego wielkiego znaczenia. Także reszta partii przebiegała już bez fajerwerków. Nastąpiło kilka ciekawych ruchów. Białe zdobyły pionka, ale ta pozycja jest po prostu remisowa. Wieżówki z pionkiem więcej w większości przypadków są remisowe. Więc tutaj nastąpiło wiele szachów. Czarne ustawiły wieżę za pionkiem. I to jest też bardzo dobra sekwencja obronna, że ustawiamy wieżę za przeciwnego pionka i ten pionek nie może być pchany. Więc tutaj nastąpiło coś takiego. Wieża musi się utrzymywać na tej linii, a ma na to tylko jedno pole, więc w tym momencie został zaproponowany remis. No i Duda zremisował partię z gościem, który miał rankingu 100 mniej, natomiast pamiętajcie, że to są arcymistrzowie. Oni nie grają losowych ruchów, oni grają bardzo silne posunięcia i po prostu ciężko jest z takimi zawodnikami grać. Jak widzieliście, Jan Krzysztof Duda mógł faktycznie przegrać, jeżeli przeciwnik znalazłby poprawną kombinację, natomiast tak jak mówię, każdy z nas jest bardzo mądry, gdy widzi ocenę silnika. Natomiast z ludzkiego punktu widzenia bicie na B3 było ruchem, które ciężko rozpatrywać w ogóle, a co dopiero go policzyć i zdać sobie sprawę, że jest on wygrywający. Także zarówno Duda, jak i Wojtaszek zremisowali swoje partie. A teraz przejdziemy do Kacpra Pioruna. Jak wiecie, Kacper jest tutaj w bardzo dobrej formie. Tak jak wam wspominałem wcześniej, grał on z Sindarowem, bardzo młodym zawodnikiem z Uzbekistanu, który sprawił jedną z największych sensacji na tym turnieju, a mianowicie wyeliminował Firuzdzie. Nastąpiła E4, E5, skoczek F3, skoczek C6. Początkowe ruchy raczej nie były niczym nadzwyczajnym, także jak widzicie, nie skupiam się na tym za bardzo. Tutaj jedyna rzecz, o której mogę powiedzieć, to wydaje się, że czarne podstawiły pionka. Natomiast w sumie zostawię to dla was jako zagadkę. Dlaczego w tym momencie białe nie mogły z tego zbić? Bo przegrałyby partię. Tutaj komputer mówi, że jest totalnie przegrana, minus 5. Taka mała pułapeczka. Musicie się sami zastanowić, nie mogę wam wszystkiego mówić, sorry. Skoczek D2. Tak jak wam pokazywałem wcześniej. I ta pozycja jest w miarę wyrównana. Białe mają malutką przewagę wynikającą z tego, że czarne mają trochę zdublowane pionki. Ten pionek może okazać się słabością i białe mają też otwartą linię. Ale generalnie w takiej praktycznej grze raczej czarne nie powinny mieć problemu z tym, żeby zremisować tę partię. Nastąpiła wieża 8. Bronimy swojego słabego pionka. I nastąpił skoczek D2. Ruch, którego ja w życiu bym nie rozpatrywał, ale tak jak już wielokrotnie powtarzałem na streamach czy na YouTubie, dlatego mam 2200. Ponieważ to, co dla mnie byłoby naturalne, to goniec G5, ewentualnie goniec E3, żeby wyprowadzić tego gońca, bo przecież nasz goniec nic nie robi. A tutaj białe grają skoczkiem, blokują tego gońca. Natomiast to oczywiście ma bardzo duży sens, a mianowicie silnym polem dla białego w tym momencie jest C4. Żeby atakować tutaj na różne pola. Co więcej, długofalowo planem białego będzie zagranie F4. Więc co nastąpiło w partii? Skoczek C4. Skoczek F8. Arcymistrzowie, co mogę więcej powiedzieć? I król H1. Po co? Żeby zagrać F4. Więc nastąpiło to F4. No i pionek został zabity. Bicie. Skoczek E6. I cały ten manewr skoczka z D7 polegał właśnie na tym, czy właściwie z F6. Hops, 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 żeby ustawić tego skoczka na E6, ponieważ ten skoczek będzie tutaj kontrolować takie dość centralne i silne pola.
Dlatego tutaj widać, że przygotowanie debiutowe prawdopodobnie zadziałało dość dobrze dla Kaspra Pioruna. Wiedział, co powinien robić w tej pozycji i faktycznie to realizował. Nastąpiło goniec D2. Oczywiście nie chcemy oddać takiego gońca, ponieważ on jest bardzo silny tutaj. Więc lepiej nim wrócić. Być może w przyszłości on pójdzie tutaj czy tutaj, jeżeli ten goniec odejdzie. Zobaczymy. Hetman D7. Ostatnia figura praktycznie, która nie bierze udziału w grze, no to jest ten hetman. Oczywiście jest jeszcze wieża, więc została wprowadzona. Skoczek A5. Niby na pierwszy rzut oka dziwny ruch, ale atakujemy pionka. No i czarne muszą się z tym liczyć, a przynajmniej tak by się wydawało. Bo większość z nas zagrałaby tutaj ruch B6 po to, żeby tego pionka obronić. Natomiast tutaj jest biały mi taki śmieszny ruch, mianowicie wejście skoczkiem do dziury. I teraz cokolwiek przeciwnik zagra, no to jest w trochę smutnej sytuacji, ponieważ są zrobione widełki. Jeżeli tą wieżą odejdziemy, no to przeciwnik nam zbije skoczkiem gońca, zbije nam hetmana, no i na końcu stracimy pionka. Także tu byłby bardzo ciekawy motyw, natomiast oczywiście tutaj Kacper Pionu, jako że jest bardzo dobrym zawodnikiem, widział to wszystko, zagrał skoczek D4, kontratak, bij mojego pionka, nie ma problemu. Więc jeżeli byś tutaj zbił, zbił i zbił tutaj, no to odejdę sobie gońcem. Zauważcie, że ten skoczek nie bardzo miałby jakieś ruchy, a ten pionek nadal wisi. Nastąpiło więc hetman D1, wieża B8, teraz już dobrze jest tego pionka pobronić. B4, powrót na F8, goniec E3, skoczek B5, skoczek B3. Kilka takich ruchów, które wydają się nie mieć jakiegoś większego znaczenia. Wymieniło się kilka figur i według mnie takim dość dużym błędem, który nastąpił w tej partii, to był właśnie ten ruch, a mianowicie C4. To jest taki ruch, który ciężko jest wyjaśnić, dlaczego on miał miejsce. Być może chodziło o to, że czarne mają słabego pionka, więc jeżeli ten skoczek gdzieś odejdzie, to stracimy tego pionka. Natomiast ze strategicznego punktu widzenia pozostawianie takiej dziury na D4 jest po prostu nie najlepsze. Kacper mógł zagrać skoczkiem na D4, natomiast wybrał jeszcze lepszy ruch, a mianowicie skoczek D6. I chodzi o to, że teraz jeżeli białe by zbiły, to po tym ruchu po prostu mają lipę, ponieważ nie można odbić, bo dostaniemy w ogóle mata. A jeżeli białe zdecydowałyby się zagrać jakiś losowy ruch typu, nie wiem, coś takiego, no to po prostu tracą jeszcze jednego pionka, przegrywają partię. Na takim najwyższym poziomie jest to przegrana partia. Więc nastąpiło hetman C2, bierze FE8. Fajne było to, że ten pionek cały czas wisiał i nikt się tym nie przejmował, bo jeżeli teraz nastąpiłoby bicie, to jest taki ruch jak skoczek C8 i ten pionek spada. Dlatego wcześniej, zauważcie, mówiłem, że ruch C4 jest nie najlepszy, ponieważ bronił, on trzymał całą tą pozycję na linii D. A teraz cały czas trzeba się martwić o tego pionka. Nastąpiło więc H3. No i skoro przeciwnik zagrał H3, no to co można zagrać będąc arcymistrzem? Oczywiście H6. Zbierze E1. No i teraz skoczek udaje się na wycieczkę na F7. Po co? Po to, że być może wejdziemy w przyszłości tu, być może wejdziemy w przyszłości tutaj i będziemy atakować przeciwnego króla. No, nie wiadomo, chociaż obiektywnie rzecz biorąc pole E5 jest trochę ciekawsze dla tego skoczka, ponieważ będzie kontrolował więcej pól w centrum. Bierze D1, F5, silny ruch, podważamy całą tę strukturę w centrum. C5, przeciwnik próbował kontratakować, nastąpiło bicie, bicie. Hetman F7, pamiętajcie, żeby nie podstawić takiego hetmana losowo. Skoczek D4, no i teraz skoczek na F5 jest totalnym, totalnym szefem, ponieważ nie ma pionka na D, więc ten pionek nie może atakować w skoczkę. Oczywiście przeciwnik też ma swoje argumenty, ponieważ może zagrać na F5, to też nastąpiło. Tu hetman C3, czarne wygrały najlepszy ruch w tej pozycji według komputera. Król H7. Nie pytajcie mnie dlaczego, bo nie wiem, ale król H7 tutaj jest najlepszy. Bierze F1, łubu dubu, łubu dubu. No i tutaj czarne, Kacper Piorun jako bardzo agresywny gracz zdecydował się ustawić swojego hetmana na bardziej aktywnej pozycji, przygotować może jakiś atak w przyszłości. Bierze A1, nastąpiło bicie, nastąpiło bicie. No i skoczek poszedł na D7, wywierać nacisk na tego pionka, co więcej otwiera się też wieża. Nastąpiło bicie, bicie, no i wydawać by się mogło, na pierwszy rzut oka przynajmniej,
że tutaj białe mają przewagę, ponieważ czarne mają słabe pionki. Króle są obaj bezpieczne, no i w przyszłości może ten pionek zadecyduje o zwycięstwie. Natomiast na wyższym poziomie, tak jak wam zresztą wielokrotnie powtarzałem, dużo bardziej liczy się aktywność figur i nagle ta wieża jest dużo bardziej aktywna niż ta wieża, która zdobyła tylko pionka. Także nastąpiło G4, trzeba było bronić skoczka, wieża E5, wieża bije C5, wieża bije C7 i w tym momencie raczej wydaje mi się przynajmniej, że większość osób obserwujących myślała, że ta partia zakończy się remisem. Nastąpiło hetman D4, jeżeli białe chciałyby tutaj forsownie wymusić remis, to miały do tego możliwość, grając tak, oh no my queen, ale oczywiście wymienia się tutaj wszystko, no i nagle białe niby mają pionka więcej, natomiast tak jak widzieliście też na przykładzie partii Dudy, pionek więcej w wieżówce przeważnie nie wystarcza do zwycięstwa. Także tutaj białe próbowały grać na zwycięstwo, zagrały hetman D4, nastąpiło wieża D5, skoczek C5, nadal pozycja jest totalnie równa, ale zauważcie, że teraz ten król może czuć się trochę osamotniony. To znaczy, niby nasz król też nie jest w obiektywnie najlepszym położeniu, zawsze mogą grozić jakieś bicia i tak dalej. Natomiast ten król też nie jest najszczęśliwszym królem na świecie. Nastąpiło hetman G2, broni tutaj tego króla. Skoczek D7, też silny ruch. Wygląda na to, że ten skoczek tutaj jest słaby, atakowany przez wieżę, ale oczywiście ta wieża to broni, a odcinamy przeciwnikowi możliwość ataku na punkt G7. No i tu białe zagrały hetman E4, co jest po prostu, no dla mnie, niewytłumaczalne. Dla mnie to jest błąd podobny do tego, co wydarzyło się w partii Radosława Wojtaszka dwa dni temu, ponieważ no ten hetman tutaj przecież broni pionka. Więc skoro hetman poszedł na E4, to co czarne mogą zrobić? Zaatakować tu. Zdobywamy pionka i wydaje mi się, że to następnego ruchu białe po prostu nie zauważyły. To zauważcie, wydaje się, że w tym momencie czarne mają wielkie problemy, bo wisi im skoczek, wisi im też wieża. I jeżeli gdziekolwiek ta wieża odejdzie, no to stracimy skoczka, przegrywamy partię. Natomiast tak jak wam wspominałem w którymś z poprzednich filmików, Kacper Piorun jest świetnym zawodnikiem, jeżeli chodzi o taktykę. On jest jednym z najlepszych zawodników, jeśli chodzi o rozwiązywanie zadań. Był mistrzem świata. No i potrafi znajdować jedyne najlepsze ruchy w każdej pozycji. No i tutaj zauważcie, ten skoczek jest związany. I na pierwszy rzut oka nie ma to totalnie żadnego znaczenia. Natomiast ma znaczenie, ponieważ nie martwimy się o tego skoczka, możemy zagrać tu. Teraz jeżeli białe to zbiją, no to tracą hetmana i przegrywają partię. A jeżeli białe zagrają tak jak w partii, czyli wieża na C3, no to i tak zostaje tutaj zbite. No i po król F3, ostatni ruch, który jest piękny i tyle mogę w sumie powiedzieć. Ponieważ tutaj Kacper Piorun ostatnim ruchem w partii poświęcił hetmana i białe się musiały poddać. Ponieważ jeżeli białe teraz zbiją, to wisi nam wieża, ale możemy zagrać tu, jednocześnie tej wieży bronimy, jednocześnie dajemy szacha i jednocześnie zdobywamy hetmana. Także po biciu na C6 białe się poddały i wow. To jest chyba jedyne słowo, jakie jestem w stanie powiedzieć po tej partii, ponieważ przez cały czas wydawało się, że to białe mają inicjatywę. Natomiast taki mały błąd, jak hetman E4, potrafił zaważyć o wyniku całej partii i dzięki temu Kacper Piorun po prostu tę partię wygrał. I to w taki bardzo, bardzo spektakularny sposób, święcąc hetmana. Także wielki szacun dla Kacpra, że potrafi na tak ważnym turnieju znajdować takie piękne kombinacje. Natomiast cóż, trzymamy jeszcze jutro kciuki zarówno za Kacpra, żeby białym kolorem zdołał co najmniej zremisować, ale także za Jana Krzysztofa Dudę oraz Radka Wojtaszka. Jutro o godzinie 14 zaczynają grać wszyscy trzej zawodnicy. No i wszyscy trzej mają szansę na awans do dalszej części rund. Także oczywiście Radosławowi Wojtaszkowi będzie prawdopodobnie najciężej, ponieważ musiałby wygrać, ewentualnie zremisować i wygrać po dogrywce z Magnusem Carlsenem, ale oczywiście nie ma rzeczy niemożliwych. Także z mojej strony tyle. Trzymajcie się cieplutko. Mam nadzieję, że podobała wam się ta analiza. Zostawcie łapkę w górę. Wielkie dzięki za 5000. Trzymajcie się. Pa, pa.